przeciwko nastąpi, będzie tylko następstwem waszego postępowania w dobrym lub złym. Pokazując wam moje miłosierdzie, pragnę wylać na was ogrom moich łask, dzięki którym będziecie zbawieni. Nie będę jednak wołał bez końca i dusze, które mnie nie posłuchają, które wciąż nie będą chciały poznać tego Stwórciela, Dobroczyńcy i Wybawiciela, tego, który oddał wszystko z miłości dla nich, zostaną zmuszone do poznania mnie, zanim mnie stracą. To jest ogromny dramat tych słów. Wszyscy ludzie, moi drodzy, poznają potęgę Zbawiciela, ale to poznanie dla nich będzie dramatyczne, bo go stracą. A będzie to strata wieczna. Ukaże się ludzkości jako morze sprawiedliwości i ci, którzy mnie nie poznają jako morze miłosierdzia, nie będą w stanie uwierzyć w moją miłość. Czyli Pan Jezus zapowiada to tu w orędziach, to jest Garabandal, że przyjdzie godzina Bożej sprawiedliwości, gdzie wszyscy ludzie na świecie poznają prawdę o swojej relacji do Boga. Teraz biedni, którzy nie zetknęli się z Bożym miłosierdziem, oni w to nie uwierzą. Ale każdy z nich nie będzie mógł później w godzinie prawdy narzekać, bo Bóg pokaże mu: dałem ci jeszcze szansę. Dlatego w tym wydarzeniu pokładam ogromną nadzieję i wtedy wam mówię, będzie czas, żeby ci ciężko wyspowiadać. Będą kolejki, moi drodzy, dzień i noc, a ludzie będą blokowali konfesjonały kapłanów i błagali, żeby nie wychodzili. Kapłani ze zmęczenia będą umierali w konfesjonałach, widząc takie tłumy, gdzie każdy będzie chciał iść do osobistej spowiedzi i będzie chciał wszystko powiedzieć, co wie. To pomyślcie, ile nam to zajmie czasu, kiedy Bóg nam da wizję naszego wnętrza z minionych lat i trzeba będzie wszystko wypowiedzieć. Zostanę ponownie osądzony, a potępią mnie jako Boga złego i okrutnego i niesprawiedliwego. Zostanę ponownie osądzony i potępiony do miłości, tak że dusze zamiast mnie błagać o za wszystkie błogosławieństwa i cierpienia, które są ich ostatnim deską ratunku, aby przejrzały i wołały mego zmiłowania, będą mnie przeklinać i nienawidzić. Czyli, moi drodzy, to, czego jako człowiek najbardziej obawiam, to co Pan przepowiedział. Czas wielkiej próby dla Kościoła idzie w prześladowanie. Czyli po tym tak zwanym Garabandal nastąpi o wiele większa blokada przeciwników. Dopiero oni zaczną Boga osądzać z wielką nienawiścią. Będą Go przeklinać i nienawidzić. Córko moja, pragnę, aby cierpienie oczyszczało i ratowało dla mnie duszę, ale jak wiele z nich bez mojej opieki potrafi przyjąć cierpienie.